Zbliżamy się do kolejnego obiektu. Kolejnej sztolni, która bodajże nazywa się sztolnią krótką. Znowu jakaś zapora przed samym wyrobiskiem. Zbudowana z kamienia. Tak wygląda wlot do niej. No a tutaj kiedyś właśnie odsłaniały się takie niewielkie żyłki chryzoprazu, które swojego czasu pozyskiwał tutaj mój siostrzeniec. No widać, że ktoś się dostał chyba do tych żyłek. I je wydobył. Dobra. Nie tracąc czasu, spróbujemy się wcisnąć w tą sztolenkę. Jesteśmy już w środku. Stolnia najprawdopodobniej była stolnią poszukiwawczą, w której nie natrafiono na te większe ilości chryzoprazów i opali. Zobaczcie, ile tutaj jest komarów, które powoli zaczynają mnie atakować. Chyba będę musiał założyć na głowę kaptur. Okej. No, siedliska komarów w tych niektórych szczelinach skalnych tutaj się znajdują. Obserwujemy troszkę te skały, żeby wam pokazać co nieco. Tutaj w tych pustkach, nie wiem czy to jest widoczne, pobłyskują kryształki chalcedonu. Świecąc tą latareczką, chyba przepalam tutaj cały ten materiał. Nie wiem, czy bardziej widoczne jest to w ten sposób, czy z pomocą właśnie tej dodatkowej latareczki. Spróbujemy nakręcić materiał, oświetlając go drugą czołówką. No jak widzicie, całe te skały serpentynitowe są poprzerastane właśnie tego typu żyłami magnezytowymi, w których pojawiają się i opale, i chryzoprazy, te najcenniejsze kamienie półszlachetne Polski, które były już wydobywane no blisko 1000 lat temu. Przyjeżdżali tutaj pierwsi górnicy z różnych regionów Europy. No a te tereny były bardzo dobrze znane również przez Walończyków, poszukiwaczy skarbów, minerałów, złota, którzy zamieszkiwali tereny Saksonii, jeżeli pamięć mnie nie myli. To co wam chciałem właśnie tutaj pokazać, to te nawiercenia. Widzicie, jest ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem takich niewielkich otworów. No sztolnie
najprawdopodobniej drążono właśnie za pomocą wiertarek. No i chyba to wszystko. I będziemy się przemieszczać do kolejnych sztolni znajdujących się na tym regionie. Teraz trzeba stąd wyjść, jest tu bardzo wąsko. Ale się udało.